Już tylko trochę, już tak niewiele dzieli nas od 2022 roku, który rozpoczniemy galą Day One, którą, jak widać, WWE zmienia dosłownie podczas każdego Raw. Jednak, jeśli chodzi o newsy, to mamy dziś dla was wiele ciekawego i niestety trochę smutnego. Tak więc, zaczniemy od Triple H, prawdopodobnie już nigdy nie zawalczy, nowe informacje na temat zwolnienia Jeffa Hardiego, aktualizacja stanu zdrowia Bayley i potencjalne okno jej powrotu, dlaczego Roman Reigns nie pojawił się na ostatnim SmackDown i aktualizacja karty gali Day One. Triple H prawdopodobnie już nigdy nie zawalczy. Zaczynamy od dość smutnego newsa, który dotyczy jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób tego biznesu, czyli Triple H'a. Jak zapewne wiecie, jakiś czas temu doszło do poważnego wydarzenia, gdzie to Triple H miał nieokreślone problemy z sercem, które wymagały nie tylko intensywnego zaangażowania lekarzy, ale też i specjalistycznego zabiegu. Na dany moment nie wiemy, o co dokładnie chodziło i raczej się tego chyba nie dowiemy. Jedyna informacja, jaką posiadamy, to to, że była to wada wrodzona. Co jednak najważniejsze, to według informacji podanych przez WWE, Hunter czuje się znacznie lepiej i teraz nic mu już nie zagraża. W ostatnim czasie był on pierwszy raz widziany publicznie podczas kontroli budowy nowej siedziby WWE, gdzie wraz z Vince'em, Stephanie i zarządem doglądali prac nad budynkiem. Dodatkowo, kilka dni temu pojawiła się informacja, którą potwierdziło kilku insiderów, że stan zdrowia Triple H'a był wtedy poważny i wiele osób obawiało się o to, co tak naprawdę będzie dalej. Jednak teraz wiemy, że wszystko z nim w porządku i wiele osób zadaje sobie jedno pytanie, czy jeszcze zobaczymy go w ringu? Na to pytanie odpowiedział Dave Meltzer z Wrestling Observer Newsletter. Uważam, że Triple H już nie zawalczy ponownie, chociaż może jeszcze dojdzie do jakiejś walki pożegnalnej, jeśli sam będzie się czuł na siłach i lekarze na to zgodzą się. Jednak nawet jeśli kiedyś do tego dojdzie, to nie prędko. On nawet nie wrócił jeszcze do pracy na zapleczu, a co dopiero mówić o pracy w ringu. Swoją ostatnią walkę telewizyjną Triple H stoczył z Randy Ortonem podczas WWE Super Showdown w Arabii Saudyjskiej, gdzie przegrał. A następnie zmierzył się z Ortonem ponownie na Raw, jednak tam wmieszała się Alexa Bliss. Jeśli chodzi o live eventy, to Japonia widziała jego dwie walki na House Show 28 i 29 czerwca 2019 roku. Wydaje się więc teraz, że jego ponowna walka stoi pod wielkim znakiem zapytania i nawet jeśli do niej dojdzie, to nie w najbliższym czasie, jak zaznaczył Dave. Patrząc na to, jak poważny był jego stan zdrowia jeszcze niedawno, może jednak będzie lepiej, jeśli na stałe zajmie on stołek producenta na zapleczu. Nowe informacje na temat zwolnienia Jeffa Hardiego. Jedną z najbardziej szokujących informacji było zwolnienie Jeffa Hardiego z WWE kilka dni temu. Ponownie federacja zaskoczyła zwolnieniem wielkiej gwiazdy, jednak w przypadku Jeffa sprawa była dość skomplikowana. Przed zwolnieniem do sieci trafiły informacje, że podczas live eventów Jeff zachowywał się, jakby był pod wpływem jakichś środków, jednak tego nikt oficjalnie nie potwierdził. Wideo z live eventu pokazało, że podczas walki zachowywał się mega dziwnie, a po zmianie ze swoim tag team partnerem po prostu wyszedł z areny przez publiczność. Jego następne pojawienia się zostały anulowane i zastąpione Rayem Mysterio, a dzień później Sean Ross z Fightful poinformował, że Jeff został zwolniony. Dodatkowo padła też informacja, że WWE zaoferowało pomoc z odwykiem, jednak Jeff ją po prostu odrzucił. Dziś, kilka dni po tym zajściu, mamy nowe informacje, które rzucają światło dzienne na jego zwolnienie. Zacznijmy od tego, że nie, Jeff nie próbował się zwolnić z WWE, udając jakieś problemy, jak to zaczęło sugerować kilka osób. Ponownie Sean Ross z Fightful dzięki swoim źródłom w WWE potwierdził, że nikt tak naprawdę przez chwilę nie myślał o tym, że Jeff próbuje za wszelką cenę się zwolnić. Tak, poszło o coś innego i kto wie, czy nie zostanie to tajemnicą na zawsze. Dodatkowo podczas wczorajszej transmisji Matta Hardiego na Twitchu pojawił się jego brat i powiedział kilka słów. Prócz oczywiście podziękowania za wsparcie, dodał, że bardzo chciałby zrobić kolejne Ultimate Deletion w tag teamie ze swoim bratem, czyli sam zasugerował, że niedługo możemy ponownie zobaczyć Team Extreme. Gdyby tego było mało, podczas tego wszystkiego słuchał piosenki Release Me Wilsona Phillipsa. To już odbierajcie sobie jak chcecie. Najważniejsze jest to, że Hardy wygląda na zdrowego i nie wydaje się, że coś poważnego jest z nim nie tak. Jest z bratem, co daje mu spore wsparcie i teraz jest to tak naprawdę najważniejsze. Czy skończy w All Elite Wrestling czy innej federacji, to zobaczymy, co przyszłość pokaże. Aktualizacja stanu zdrowia Bayley i potencjalne okno jej powrotu.
Jedną z najbardziej pychowych osób ostatnich 2 lat jest niewątpliwie Bayley, która częściowo była MVP ery pandemicznej w WWE, a chwilę przed powrotem publiczności została wykluczona z walk. Podczas jednego z treningów w Performers Center chwilę przed powrotem do tournée Bayley doznała kontuzji zerwanego ACL. Jest to poważna kontuzja i potrzeba wiele czasu, aby się z niej wyleczyć. Jednak mniej więcej teraz mija okres potencjalnego jej powrotu i fani zastanawiają się, czy Bayley pojawi się za chwilę ponownie na naszych ekranach? Sama zainteresowana jakiś czas temu dodała to zdjęcie na swoje social media, gdzie nadal widać stabilizator i kulę. Jednak wczoraj Bayley przeprowadziła transmisję na żywo na Instagramie, gdzie odpowiedziała na kilka ciekawych pytań. Dodatkowo było widać, że nie ma już stabilizatora. Bayley powiedziała: ludzie pytają mnie, jak kolano, więc moje kolano ma się dobrze, moja noga ma się dobrze, moja kostka ma się dobrze, moja łydka ma się dobrze, moje biodro ma się dobrze. Dodatkowo moje zdrowie psychiczne ma się dobrze i to tylko kwestia czasu, aż wrócę. Nie powiem kiedy, ponieważ nie chcę, aby ci wszyscy oglądający to idioci wiedzieli, kiedy wrócę. Ale wrócę niedługo i lepiej, abyście byli na to gotowi. Wygląda więc na to, że na jej potencjalny powrót długo czekać nie musimy i najlepszym do tego miejscem jest oczywiście drugie pay-per-view w następnym roku, czyli Royal Rumble. Gala ta odbędzie się 29 stycznia, czyli w nocy z soboty na niedzielę, co jest pewnym fenomenem, jeśli chodzi o galę pay-per-view od WWE. Tam oczywiście zobaczymy męski i kobiecy Royal Rumble match, więc jej powrót właśnie tam byłby po prostu idealny. Nie ma sensu wracać przed, by zabić hype na nią i nie ma sensu wracać po, gdzie to już raczej będziemy wiedzieć mniej więcej kartę WrestleMania. Dlatego jej powrót na Royal Rumble wydaje się tutaj najbardziej prawdopodobny. Dlaczego Roman Reigns nie pojawił się na ostatnim SmackDown? Fenomenem w dzisiejszym świecie WWE jest brak Romana Reignsa na SmackDown, tak jak to miało miejsce podczas ostatniej niebieskiej tygodniówki. Wiele osób zastanawiało się, dlaczego Tribal Chief nie pojawił się w momencie, w którym to jego program z Brockiem Lesnarem zaczyna rozpędzać się na dobre. Dwójka zmierzy się ze sobą podczas gali Day One 1 stycznia o tytuł Universal i prawa do opieki nad Paulem Heymanem. Jak informuje Ringside News, jego nieobecność była planowana od prawie 2 miesięcy. Roman chciał wziąć wolne i WWE wiedziało o tym doskonale. Nie ma tutaj ukrytego dna czy coś, po prostu dłuższa przerwa. To właśnie dlatego WWE dało nam Lesnara, aby tygodniówka nie wydawała się pusta bez 2 największych atrakcji. Obecna karta gali Day One. Ponownie wracamy do pierwszej gali pay-per-view od WWE w następnym roku, która odbędzie się już 1 stycznia. Karta cały czas się zmienia, szczególnie jeśli chodzi o tytuł WWE, jednak po kolei. Walka o tytuł kobiet Raw pomiędzy Liv Morgan a Becky Lynch to oczywiście rewanż za jeden z ostatnich main eventów Monday Night Raw, gdzie to Becky Lynch wykorzystała liny do przypięcia rywalki. Jeśli Becky ma rzeczywiście niedługo przegrać, to wydaje się, że Day One z Liv jest dobrą na to okazją. Edge kontra The Miz to walka, o którą nikt nie prosił, jednak po zapowiedzi mamy lekką ekscytację. To nie będzie 5-star match, jednak dwójka znana jest z dawania dobrych walk w miejscach, gdzie ta dobra walka nie ma racji bytu. SmackDown Tag Team Championship match pomiędzy Usos a New Day to kolejny klasyk z rozdziału tych 2 tag teamów. Oni naprawdę będą walczyć między sobą aż do końca karier, prawda? Większość z ich walk była dobra, nawet bardzo dobra, więc tak naprawdę jest na co czekać. Rewanż za Crown Jewel, czyli Universal Champion Roman Reigns kontra Brock Lesnar. Tutaj, tak samo jak w przypadku walki kobiet, możemy spodziewać się zmiany mistrza, choć kto wie, to nadal Terminator Roman Reigns. No i walka o tytuł WWE, która z tygodnia na tydzień wygląda inaczej. Od singles matchu przez Triple Threat, aż teraz do Fatal 4-Way'u, a zapewne skończy się na Battle Royale czy czymś takim na Day One, bo czemu nie? Bobby Lashley podczas ostatniego Raw pokazał, że nadal ma w sobie tego dominatora i przechodząc przez mistrza i pretendentów zasłużył na własne miano pretendenta. I to by było na tyle z dzisiejszego WIF News. A wy, jak myślicie, kto wyjdzie zwycięsko z walki o tytuł Universal? Brock Lesnar, czy jednak może Roman Reigns obroni? No i czy tak naprawdę chcielibyście zobaczyć jeszcze jedną walkę Triple H'a? Czy może jednak uważacie, że najwyższy czas to zakończyć? Dajcie mi znać poniżej w komentarzach. Jak zawsze chciałbym serdecznie podziękować wspierającym naszego kanału za dalszą pomoc w rozwijaniu tego projektu, a szczególny buziak idzie w stronę Just Hexu. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.